Dzień dobry, proszę się przedstawić. Zbigniew Kuraś. I pan ma gospodarstwo ekologiczne, tak? Tak. Na czym polega właśnie takie gospodarstwo ekologiczne? Jak ono jest zarejestrowane? Gospodarstwo ekologiczne polega na uprawie bez środków ochrony roślin, bez chemicznych środków ochrony roślin. Polega na uprawie z wykorzystaniem nawozów naturalnych. Do ochrony wykorzystuje się środki naturalne typu skrzyp polny, typu pokrzywa, typu wrotycz polny i inne substancje. Stosuje się też szare mydło, wyciągi z ustek czosnku, z ustek cebuli. Gdzie rejestruje się takie gospodarstwo? Takie gospodarstwo rejestruje się przez jednostki certyfikujące. W Polsce chyba jest 7 takich jednostek certyfikujących. Ja jestem pod kontrolą Agrobiotekstu. I co pan uprawia w tym swoim gospodarstwie? Jakie są uprawy? Co pan sieje? Obecnie bardziej uprawiam dynię japońską, dynię bezłuskową. Warzywa i mam w sumie pod własne potrzeby. Dodatkowo ziemniaki, zboże. I na jakie cele, że tak powiem, pożytkuje pan to, co pan tutaj urośnie? Czy to pan sprzedaje, czy na swoje własne cele? Większość produktów używam w swojej rodzinie. Nadwyżki sprzedaję. Oczywiście w domu. Jak, że tak powiem, rosną takie rośliny bez nawozów? Tutaj stoimy za... Jest kukurydza i jak pan ocenia, jak rośnie taka? Wydaje mi się, że nie można narzekać na plony kolby, że kukurydzy, mimo że została zniszczona przez grę. Tutaj jest ciekawy element, bo jest z jednego łodyga są dwie kolby. Mhm. Także tutaj roślinie są, a niektóre są to po trzy kolby. A jaka jest pewność, że to jest uprawa ekologiczna? Czy ta instytucja dokonuje kontroli? Jak to sprawdza? W jaki sposób sprawdzają właśnie? W jaki sposób sprawdzają? Pierwsze sprawdza się, to się prowadzi ewidencję z działań, jakie się prowadzi w gospodarstwie. Druga sprawa, kontrola sprawdza, jaki jest stan życia gleby, a więc jeżeli jest bogactwo owadów, czyli bogactwo drzewnic, bogactwo mikroorganizmów, znaczy, że gleba po prostu sprawdza się życie gleby. I takie kontrole mieliście w tym roku? W tym roku żeśmy mieli kontrolę w okresie raczej zimowym, bo była niezapowiadana kontrola. Komputer wylosował moje gospodarstwo, a obecnie czekam na kontrolę. Skąd pan wie, jakie pan zieje ziarno? Czy to jest ziarno niemodyfikowane na przykład? No ja w większości uprawiam ziarno swoje, stąd po prostu mam pen, a jeżeli chodzi z drugiej strony, ta kukurydza co jest, to jest z akcji Siejemy Przyszłość z gospodarstwa biodynamicznego ze Szwajcarii, a więc jest już z pewnego źródła. Czyli jest taka pewność i wszystkie ziarno, które pan sieje, jest ziarnem niemodyfikowanym, tak? Tak. Proszę powiedzieć, co to jest za dynia właśnie? To jest dokładnie dynia japońska, dynia Hokkaido. O tej dyni przypadkiem się dowiedział na początku lat 90. Analizując, gdy zacząłem interesować się
rolnictwem ekologicznym. W tym, że przypadkowo trafiłem na artykuł na temat żywności funkcjonalnej. Tak. Japończycy po wybuchu elektrowni atomowej, po wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie i w Nagasaki zauważyli jedną rzecz, że ludzie, którzy odżywiali się żywnością pochodzącą z gospodarstw tradycyjnych i ekologicznych, łatwiej przechodzili choroby na popromienną. Czy ta dynia jest z ziarna japońskiego, oryginalnego? Ta dynia jest, otrzymałem od pani Joli Miklar, farmaceutki z Krępnej koło Jasła. I tą dynię na jesieni będzie pan sprzedawał jako ziarno, na siew też? Tak. A także jako ten miąższ, prawda? Tak. Czyli można kupić również całą dynię. Tutaj widzę, jest jeszcze taki warzywnik. Co tutaj uprawiacie? Tutaj jest akuratnie buraki sikowe, marchewka, pietruszka. Troszkę jest pomidorów, papryka. Moje oczko w głowie. To wszystko jest uprawiane bez nawozów, tak? Tak. Po gradobiciu zostawały tylko same kikuty. Potrafiły się ładnie krzaki rosnąć. Z jednego pęda raz, dwa, trzy, cztery, pięć pędów. Ja to później pokażę na zdjęciach, jak po prostu te były uzupełniane później. A więc widać, że gdzie były uzupełniane, jednak mimo wszystko są dużo marniejsze. Tu widać, że sobie kurki chodzą, one nie zniszczą? Czy to też się żywią jakimiś liśćmi, czy coś? I one i drzemnicami, i po prostu trawą, czy coś. Czy do zwierząt? Jakie zwierzęta hodujecie tutaj? W tej chwili hoduję kury, hoduję w tej chwili krówkę. Jeżeli chodzi o krowy, ciele się sprzedaje, no i są świnki. I to wszystko hodowane jest na produktach z tego gospodarstwa? Tak. Czy coś dokupujecie, jakieś pasze? No, część się dokupuję. Czyli nie wystarczy własnych pasz. Tak, i co jeszcze pan siał bądź będzie siał w przyszłości? Jakieś inne rośliny pan siał jeszcze? Nie, w tej chwili co się zajmuje, to jest papryka, groch, marchew, mniej więcej w Polsce i tyle mniej więcej. Rolnictwo ekologiczne jest wspierane przez Kościół, prawda? Tak. Na czym polega to wsparcie? Pan Zbigniew Przybylak, świętej pamięci, zmarł 1 lipca 2012 roku. No, proszę powiedzieć właśnie o wsparciu Kościoła na rzecz rolnictwa ekologicznego. Pan Przybylak w 2003 roku zaczął tworzyć ruch ekologicznego Bożego Rolnictwa. Zaczął wydawać ekoarkę. Jak się nazywał? Zbigniew Przybylak. To jest Bydgoszczy. Tak. Na podstawie analizy dzieł pozostawionych przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i będąc w Krakowie, ujrzał obraz Jezusa Miłosiernego, czyli Pan Jezus, kroczący wśród polskich, Pan Jezus kroczący wśród
wśród polskich pól i łąk. Ten czas, ten obraz położył go na kolana. Wtedy zaczął pasjonować się zdrowym życiem, zdrowym odżywianiem i tak. W 2007 roku pan Zbigniew Przybylak był u mnie. Był ze mną w Kolbuszowie. Byliśmy w siedzibie, w Werynie, w skansenie. Przy okazji przekazałem mu informację, bo swego czasu robiłem doświadczenia na temat z lucerną. Chodziło mi o metodach regeneracji gleby. A z uwagi, że lucerna jest rośliną zasadotwórczą, dlatego Zbyszka zainteresowałem tym tematem, a bliżej poznałem Zbyszka dopiero na naszej pielgrzymce w 2006 roku, którą organizowała się wspólnie z panią Marysią Ortyl ze trzeciego zakonu świętego Franciszka. Pan Zbigniew Przybylak od wielu lat zmagał się z białaczką. On te wszystkie, tą całą chorobę, był tak zwaną żertwą ofiarną w intencji rozwoju ekologicznego Bożego Rolnictwa. Spróbował to leczyć metodami naturalnymi. W 2011 roku, gdy się stan pogorszył za namową rodziny, podjął się leczenia konwencjonalnego i po roku w sumie zmarł. W święto 1 lipca. Czy ktoś kontynuuje to jego dzieło, które rozpoczął? To jego dzieło kontynuują jego dzieci. W sumie Karol i wydawcy Biokuriera. I kontynuuje jego po prostu córka Magdalena. Dziękuję bardzo. Kiedy są trochę zniszczone. To jest jaka jabłonka? Bo widzę, że właśnie nie pryskane, bo są zgniłe jabłka. No i co to jest za odmiana jabłonki? Nie wiem właśnie. Ale widzę, że jest bardzo stara, prawda? Ona była wsadzona w 1982 roku. Jak żeśmy tutaj. I druga sprawa, tutaj zostało to sporo zniszczeń, dokonał grat. Stąd to są takie brzydkie te. Czy to wszystko grat zrobił, tak, prawda? Tak. A tutaj jest dość ciekawa historia tego drzewa. Zostało posadzone w 1982 roku. Przez wiele lat zostało zaraz po posadzce obgryziona przez zające. Wiele lat się chorowało, później nie wydawało owoców. Po 15 latach zdecydowałem ją na usunięcie, obkopałem ją. Usunąłem jeden korzeń, który się stanęła w obronie tej żona stanęła w obronie tej jabłonki, zasypałem. Wydała jeden kwiat i jeden owoc. Ale owoc był lowy owoc. I w tej chwili owocuje już rokrocznie. Do uprawy aroniu namówił mnie doktor świętej pamięci dr Jan Rusin. On był zwolennikiem naturalnych metod leczenia. Jest to jedno z najwartościowszych roślin. Między innymi obniża ciśnienie krwi, bo zawiera bardzo dużo usuwa wolne rodniki z
organizmu. Z tego robimy